Cały proces zaczyna się od kopania gliny. Novembre 1939. Mise en place de barbelés à l'entrée de rue du nord de la ville, peuplée en majorité par des juifs. Des pancartes déconseillent ces rues pour cause d'épidémie de typhus. 1er avril 1940. Sur ordre de l'occupant, le conseil juif lance la construction de murs aux limites de la zone dite menacée par une épidémie. Les juifs sont contraints de maçonner ces murs. 16 novembre 1940. Fermeture hermétique du ghetto. Nie wiedziałaś, co się dzieje. Ale myślę, że nie próbowała. Nie wiesz, co dzieje? Myślę, że kończyło się z strzałem. Wychodzić jak tam było. Bo to właśnie no, tak jak ten. I mieszkałeś tam u góry, na przykład po stronie... No i wiedziałeś, co się dzieje za mną. No tak, no tylko wiedziałaś. To normalnie, no ale tak, w sensie, że widziałeś, że normalnie ludzie... Te cegły jeszcze tyle trzymałem. Przez 50 lat.